Siemanko, z tej strony SnickersX Pompa i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Jak widzicie, jesteśmy znowu na mojej farmie. Tutaj żniwa idą pełną parą. Kolejny odcinek ze żniw będzie. Ale na początek ja sobie tutaj puszczę pracownika. Jak widzicie, nawet mi się tutaj nie zmieściło całe zboże. Więc ja sobie puszczę pracownika. Niech sobie on kosi, a my sobie w tym czasie, oj, sorki, czekajcie, bo sobie nie włączyłem czasu, ile nagrywam, sekundka, żebym taki no wiedział, ile mniej więcej, okej. Też może być inny głos, mam nadzieję, że lepszy będzie, bo kupiłem sobie nowe słuchawki i korzystam z ich mikrofonu teraz. Przedtem korzystałem z jakiejś biedry mikrofon, a teraz ze słuchawek. Kupiłem sobie HyperX Cold 2. Bo ostatnio sobie tam w CS-a często pogrywam i dlatego sobie postanowiłem zainwestować w słuchawki. I no dużo lepiej się gra. Tak to wcześniej siedziałem na głośnikach. A teraz na tych słuchawkach dużo lepiej i mam nadzieję, że mikrofon też jest z nich lepszy. A i niepotrzebnie do tyłu, bo mi tutaj odyszel chyba zahaczy. No, zahaczy. Sobie tutaj zaraz zmienię, a ta jak ma przyczepa? Też na tył. Dobra, niech już sypie. My sobie to wysypiemy. I musimy oczywiście słomę pozbierać. Bo mamy niewyzbieraną. Tam zaraz pracownik skończy, nie wiem co tutaj mam. Tu chyba jest soja, a tam jest pszenica, tak, coś takiego. Albo, zresztą czekajcie, tutaj sobie dźwięk ustawiłem. Jak coś by było z dźwiękiem, to nie moja wina, bo tam ustawiłem. Świnki tutaj jak na razie mają. Jak z cenami? Ceny tak średnio. Tak, tutaj mam soję i tu mam jeszcze soję, a tu pszenica, okej. Tu jeszcze dwa pola soi, jedno pszenicy nam zostało. Ja sobie stanę tutaj na razie. Zgaszę. I się weźmiemy za zbieranie słomy. Musimy zebrać. Zawsze te dodatkowy hajs jakiś. Jak sami wiecie. Troszkę, kurde, mam gorąco w pokoju, ale może wytrzymam, już nie będę wstawał okna otwierać. Dobra. Ten zaraz już tam takie pojedyncze zostawia, ale to już trudno. Mam zamiar jeszcze wziąć kredyt i kupić sobie większy ciągnik, bo tutaj mam 76 tysięcy. Ach, poszedł. Te kurde takie pojedyncze kubki tutaj są. Ale słoma sypie w tym roku. Okej, dobra. U świnek jak tu jest? Jest dobrze na razie. Gdzie jest ten kombaj? Jeszcze tutaj ten kawałek dokosimy. Żeby już nie było. Okej, niech wysypie to. 7,5 tony to wejdzie mi na tą tylnią przyczepę, już nie będę sypał na tą przednią, żeby nie jechać zaś, żeby mi ta soja tu weszła. Więc niech się tu wysypie. Dobra. Ładnie się sypie. Dawno mnie tutaj nie było, też słaba obecność na moim kanale, ale no. Ja tam nie mam czasu cały czas nagrywać. Ale może te dzisiaj nagram jakieś, jak widzicie jest 11. Nie mam co nawet dzisiaj za bardzo do roboty. W stajni już sobie byłem, wszystko porobiłem, tam zwierzątka poodpasane w realu. Ale wiedziałem, że coś chyba się zatrzyma. Za mało mu dałem na header. Dobra, kosi.
Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy ciągniki do wyboru. Bo by się przydał lepszy. Ja myślałem nad tą walterką. Albo nad Samejem. Bo Fendt to już nie. I kurde, tak. Ta ma. Ile konia może mieć? 185. Samej może mieć 193. I myślałem nad tym samym koparkanie. Wąskie, szerokie opony. 152 tysiące. No, stykłoby. Co on robi? Aha, tak jakoś dziwnie nawraca. Też jak już tu jesteśmy w sklepie, to sobie postawię warsztat. 30 tysięcy obozu. Trochę on kosztuje, ale myślę, że mogę w niego zainwestować, żeby dawać wąskie opony. Którą on stronę? Muszę sobie go obrócić, jak się go obracało. Ok. Dobra. Sobie kamerkę obrócę, żeby go tutaj, wiecie, równiutko postawić. Bo ja tutaj lubię, jak jest tak równo. O. I prosto do tej krawędzi. Dobra, tak mniej więcej. Nie jest jakoś super równo. Ale tak mniej więcej jest. O, ja muszę tego Neff Hollanda przestawić. Bo mu tutaj będzie gawędził. No, ciężko ma Neff Holland, ciężko. Ale nie ma dłużej tego. Górki tutaj to se może spokojnie jeździć z tamtym Neff Holland. O, tutaj nie zgasiłem nawet. Dobra, my sobie tutaj lecimy ze słomą dalej. Chyba kupię tego Sameja, tam mam ten pług duży i bym sobie jeszcze oreczkę czasnął nim. Myślę, żeby można było tak zrobić i chyba będę samą soję na razie siał. Bo soja się naprawdę opłaca. Okej, tutaj ten. Wiecie co, zresztą kupię tego Sameja. Nie będę kolejny odcinek zbierał tej słomy. Gdzie się tutaj kredyt bierze? O, dobra, pożyczymy się. 168 powinno styknąć, mam nadzieję. I teraz tak, 190, szerokie opony. Mam nadzieję, że zda egzamin na mojej gospodarce. Obciążnik ten, a kupię mu już ten większy. Kupię mu oryginalny kolor. Okej, dobra, a zgasimy sobie tutaj, żeby nie było. Okej, no Samej nawet fajny. Nie wiem, jak się to tam wypowiada, ja mówię Samej. Samej, Samel. Pierun wie. Dobra, lecimy na gospodarkę i sobie zrobimy oreczkę. Jakąś tam krótką. O kurde. Dobra, niech sobie tu jedzie. Ja na sekundkę znikam. Czekajcie. Dobra, już jestem. Wybaczcie, ale musiałem sobie otworzyć okno, bo mam bardzo gorąco w pokoju. Ale już jestem z powrotem. I tego Sameja bardzo cicho słychać. Ja sobie tu troszkę podgłośnię. Nie wiem, czy wam się też nie podgłośniło, bo te słuchawki przyciszają w mikserze rzeczy i jak podgłaśniam, to mi automatycznie w mikserze podgłaśnia.
Więc wam też się podgłosiłem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Bo ten same jest naprawdę cichy. I no, fajny się wydaje. Tamtą walterkę, no, myślałem już o niej wcześniej, ale jednak nie. O, czekajcie, jeszcze sobie zjedziemy na bok. I sobie, jak już tu jesteśmy, jajeczka pozbieramy. Myślałem o tej walterce, ale ja tam mam sobie taki safe, co sobie tak raz czasami tam sobie sam gram. Tam już mam tą walterkę i nie chcę znowu grać nią. Trzeba testować wszystkie maszyny, jakie tutaj są, a nie cały czas tymi samymi grać. Dobra, jajeczka pozbieramy, żeby nie było. Okej. Dobra. Jak tu migacze wyglądają? O, dobra. Też tu mam tego moda, że mi samo migacze wyłącza, jak kierownica odbija. Także tego. O. Gremletko tam przyjaciół. Gdzie by sobie tą oreczkę zrobić? Ile, jaki tam mam czas? Mogłem sobie tu, na tym małym polu, prawie tutaj kombaj sobie kosi, ja sobie mógł oreczkę tu zrobić. Mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało. Fajna akcja. Też sobie do któregoś case'a sobie dam szerokie opony. Okej, okay, zobaczymy, jak to pójdzie tym samejem. V i lecimy. Tu chyba orka jest wymagana, z tego co widziałem. Ja już nie kojarzę, ale chyba miałem tu orkę robić. Także sobie już oreczkę tutaj mogę zrobić. Nie no, na tych szerokich oponach fajnie wygląda, są rzeczywiście szerokie. Więc no, fajnie. Dobra. No kombajnu już nie dogonię, bo jak widzicie, popierdziela. Poprzeczniaki to, jak wiecie, się później zrobi. No i no tym pługiem to ubywa, nie to co znam tym czerwonym. Później mogę sobie tak chlasnąć na dwa sprzęty, na jakimś większym polu, tam na 12 na przykład. Pracownika puszczę z jednej strony, ja sobie z drugiej i kurde, oreczka pójdzie raz, dwa. Oj, tu chyba omijaka zrobiłem? Tak się coś to mi wydaje, chyba tak. Chyba jest omijak. Muszę bardziej pozoranym jechać, bo ten pług tak nie za dokładnie bierze. Może troszkę z tej kamerki. Czemu by nie? Nie wiem, skończył. Jeszcze nie skończył. Spokojnie, jeszcze ma co. O, teraz jest omijak. Gdzie co, ja będę jednak z tej kamerki, bo jednak lepiej mi orać z takiej kamerki. Myślałem iść też w owce sobie. Ale skoro kupiłem Sameja, to chyba na razie nie. Bo tam by się przydała jakaś ładowareczka. A jednak na to kasy już nie mam. Ładowarka, owce, to co ja kupię ładowarkę i jedną owcę. Mam w sumie tam trochę zbiorów. No, ale to nie jest za dużo. No szybko idzie orka, tym pługiem idzie szybko orka. W sumie mógłbym sobie zrobić kiszonkę na biogazownię. Zobaczyć, jak to wyjdzie, tylko nie wiem, na którym polu zasiać. Już nie kojarzę, czy mam siewnik do kukurydzy? Chyba mam.
Kurde, dawno mnie tu nie było. Nie pamiętam. Ale chyba mam do kukurydzy ten malutki Amazona. Jest taki trochę lipny, ale już. Jak go mam, bo nie popatrzę sobie, jest później chyba Kvernelanda. Taki czerwony. A zobaczę. Siewniki. Nie posiadam go. To mógłbym sobie kupić tego do kukurydzy, bo ten jest fajny. Nawet dosyć. 4,5 metra. Ten Majno 3 jest o 1,5 metra większy. A skoro nie mam, to mnie stać na siewnik. I później bym tam sierżkarnię do przodu sobie zakupił. I by można było zrobić akcję kiszonka. Albo posiać, żeby pożyczyć sierżkarnię dużą, to ja musiał posiać naprawdę dużo kukurydzy. I by byłoby to opłacalne, tylko by trzeba było dużo, naprawdę dużo kukurydzy posiać, żeby było opłacalne wypożyczyć sierżkarnię. Jeszcze czekajcie. Zobaczymy, ile wypożyczenie. 24 tysiące to nie jest dużo naprawdę. Z dwunastki by miał gdzieś około 70 tysięcy z kukurydzy. I bym już to szybciej mógł robić. Przyczepkę bym sobie mógł zakupić, aby mnie było stać. A nie, nie będzie mnie stać. Chociaż plony sprzedam. Chyba będę siał kukurydzę, powiem wam. W tym roku i sieczkarnię sobie wypożyczę. No, chyba tak zrobię, myślę. Posieję kukurydzą, sieczkarnię wypożyczę i troszkę się dorobimy pieniędzy. Ja sobie tą słomę już poza odcinkiem zbierę tam, bo już nie będę kolejny odcinek zaś zbierał słomę. Kurde, wiecie co, ja go tam opróżnię, bo sypię i sypię tym. Zgasimy. Okej. Tutaj pójdzie pozoranem, bo ma z górki. Wózka nie używam tak do headera, bo ostatnio jak żem chciał ściągnąć, to się troszkę pobugowało tam. Dobra, wysypiemy i polecimy na kolejne pole. I pasuje pomyśl te sprzęty. Miałem tą wiatkę sprzedawać, jest taka duża drewniana fajna, ale jednak na razie tego robił nie będę. O po co tam zmieniać, jak jest dobra wiata na razie. Dobra, rurę sobie zamknę. Zbiornika na razie nie będę zamykał. Bo i no tutaj przez drogę przejechać, to nawet tutaj wózek niepotrzebny na header. O, coś mi tam na telefonie przyszło. Ale tam już mniejsza z tym. Ja sobie tutaj znowu pracownika oczywiście puszczę. Czekajcie, zobaczę sobie. No dobra. Co on znowu zrobił? Okej. I tego. Opróżnimy przyczepy. Tu będzie chyba miał ciężko pod górę. No, stęka troszkę. Ale daje radę, daje radę. Chociaż w sumie nawet bym przyczepy nie musiał kupować na kiszonkę. Tylko z tymi dwoma do samej ja i dałby radę, powiem wam. A sobie te żniwa tutaj muszę jak najprędzej zakończyć, bo już tutaj trwają.
Ja sobie tam później poza odcinkiem tam jeszcze puszczę pracownika, somę sobie pozbieram. Wiecie, trochę tej roboty ubędzie. Okej, odpalimy. I lecimy dalej z oreczką. Także no, kolejny zaś nowy nabytek można powiedzieć. Co odcinek nowy nabytek, ale niestety pieniądze się już kończą. O kurde, co ja zrobiłem? Nie podniosłem pługa. Dobra. I pach. Troszkę już się ciemno robi, ja sobie tam przyspieszę czas później. Nie mam żadnego moda na czas, więc wiecie, 120 i będzie się musiała ta noc jakoś przeminąć. Ale to tam prawie się świnki rozmnożą w tym czasie. Mają tam żarcie. Też piszcie, jakie byście chcieli długości te filmiki. Bo ja tam tak 25 minut robię, może chcecie krótsze albo dłuższe. To już od was zależy. Z akcji kiszonka mogę zrobić dłuższy odcinek, bo to naprawdę idzie fajna akcja. Też kurde, o, mam pomysł. Bo mam moda follow me. Mogę napełniać dwa zestawy, później dawać, że jechał za mną. No, jakbym naprawdę dużo kiszonki zrobił, to by mogło to fajnie wyglądać. I chyba tak zrobię. A to wiecie, jeszcze się wszystko może zmienić do kolejnego odcinka. Ale nie, już tą kiszonkę chyba pójdę. Później no nie wiem jak ją sprzedawać, czy wypożyczyć sobie jakąś fadromę czy coś, ale chyba nie. Tam case'a mam u świń, to prawie nim będę sprzedawał, a dopiero jak się dorobię, to dopiero kupię Manitou albo fadromę. Myślę, że mógłbym kupić fadromę, bo fadroma i tak się przyda później do ładowania obornika na świniach albo coś. I też będę mógł sobie beczkę zakupić do gnojówki. A to już tam z biegiem czasu. Bo będzie i gnojówka u świń i u tych. Na biogazowni. A mnie ciekawi jeszcze cena kiszonki jaka jest teraz. Tak jak widzicie troszkę plonów jest. Kiszonka, o, mała cena teraz jest. Wióry, no, wełna się opłaca też, a jeszcze u świnek 10 świń ma mino, to jest strasznie mało. Nie wiem, czy zdążę to pole. Chyba nie zdążę go zrobić całego. A tamten kosi? Kosi. Oś tam mu idzie to koszenie. A tym to orka idzie, nie to co tamtym case'em. Tą wiatkę też bym mógł sprzedać tutaj, ale może sprzedawał jej na razie nie będę. Bo tam z biegiem czasu mogę sobie jakieś tam trzymać rzeczy. Wiecie, farma się rozrasta, tam coraz mniej miejsca, a tutaj są silosy. To prawie koło silosów jakieś przyczepki albo coś z biegiem czasu mogą tam se leżeć. Tutaj mam przyczepę do świń, prawdopodobnie już jej na razie nie będę używał, bo raczej sprzedawał świnie będę już tam z gospodarstwa. Bo po 9 świń to mi się nie opłaca wozić, bo ile tam? T
1000 to aż nie jest taka duża cena. Chyba tak, te trzy pola tutaj wokół gospodarki zasieję w kukurydzę, a kolejne trzy pola, czyli 19, 24, 23 w soję. I mam nadzieję, że trochę się odbije z tego kredytu. Bo no jednak na soi się idzie wybić. Ale chyba już skończę sobie to pole na odcinku. Już mało zostało. Prawie tamten zaraz skończy tamto pole. Przestawimy jeszcze kombaj. Ale no, oreczka szybko mi tutaj poszło. Tutaj kurde nie wiem czy te. A nie, teraz nie robiła mi jaka. To dobrze. No, ze środka można by było robić tam orkę, ale jednak troszkę tak. Nie za bardzo, bo nie widzę co się tu z tyłu dzieje. Dobra, zgasimy. Tego odpalimy, to musimy nasypać na przednią przyczepę. Mam nadzieję, że później tam ta soja się zmieści na tylnią. A jak widzicie, kupiłem tu pole, a wcześniej była tutaj chyba kukurydza i po krajach została. Tak to śmiesznie trochę wygląda. Dobra, no i co moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. W opisie tam macie różne linki. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. No i co? Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo.